przyjrzeć się, że... Na początek chciałabym coś takiego powiedzieć do publicznej wiadomości, że jestem bardzo świadomym człowiekiem. Jestem świadoma tego, co mówię, i jestem świadoma tego, co głoszę. Dałam się Bogu przygotować. I dalej podtrzymuję wszystkie moje poselstwa i wszystkie moje głoszenia. Chciałabym dzisiaj powiedzieć do was na temat serca sługi. Bardzo bym też chciała, żebyście odsłuchali sobie moje kazanie. Mówiłam na temat bodajże 7 morderców służby, czyli przeciwników w służbie. To jest takie nauczanie na szkole liderów i pastorów. Ono jest bardzo ważne. Coś wam powiem. Tak jak Michał powiedział, że mamy wzory ze świata, nasza dusza ma jakieś wzory ze świata i tak samo jest z liderstwem. Chodzi o to, że jeśli jesteś liderem, jeśli nim jesteś lub jeśli nim zostaniesz i nie przyjmiesz wzoru liderstwa Jezusa, to będziesz krzywym liderem. Jezus powiedział takie słowo: kto chce być pierwszy między wami, niech się stanie sługą. Kto chce być wielki pośród was, niech stanie się sługą. I wiecie, ja badam swoje serce i badam słowo, kiedy i w jakim momencie je powiedzieć. I to jest słowo do nas na teraz. Mamy bardzo dużo liderów w Kościele i ja się z tego ogromnie cieszę. To jest mega ważny temat, ale też bardzo ważnym tematem jest to, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy powołani do tego, aby być sługami. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 10 rozdział, 43 werset do 45. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkim. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Wiecie co, tak jak uważam, że proroctwa i dar prorokowania i w ogóle mówienia słów proroczych jest w Kościele mega wykrzywiony, tak mega wykrzywiony jest również temat służby i temat tego, jak w ogóle powinien wyglądać lider. Lider przede wszystkim to ma być sługa. Lider przede wszystkim to ma być sługa. Lider, pastor czy jakiś inny usługujący, jak go tam zwali, wiecie, to nie jest coś takiego, że on sobie chodzi z teczką albo ktoś mu tą teczkę nosi. Wiecie, ja w ogóle jestem, odważnie mówię o tym temacie, dlatego że ja jestem sługą. W ogóle widnieje coś takiego w Kościele jak funkcyjni, że oni są funkcyjni, to jest na przykład grupa porządkowa i sprzątanie na przykład w Kościele należy tylko do grupy porządkowej. Ja ostatnio u nas w Kościele byłam w takiej sytuacji, że niosłam, zaznaczam, jestem funkcyjna, niosłam wielki worek ze śmieciami, tak? I ktoś na korytarzu podrzucił mi jeszcze do połowy niewylany kubeczek kawy i wrzucił mi do tego wora. I ja nie mam nic przeciwko temu, gdyż ja mam serce sługi. Ale wiecie, dlaczego o tym mówię? Mówię tylko i wyłącznie dlatego, abyśmy krzywo nie prosili. Jesteśmy w miejscu, gdzie nikt nad nami nie panuje i nikt nami nie rządzi. Rządzimy się sami. Jesteśmy Kościołem przebudzeniowym, jesteśmy Kościołem, który wyznaje, że namaszczenie świętego jest na mnie, tak? I bardzo przed nami duża odpowiedzialność. I tak jak kiedyś powiedziałam, że o pewne rzeczy trzeba zapytać Boga, bo jak się Go nie zapyta, to się nie ma odpowiedzi. I tak samo o ten temat należy zapytać Boga. Boże, czy moje serce to serce sługi? Czy moje serce to serce sługi? Coś wam powiem. Jeśli chodzisz na ewangelizację i oglądasz się potem w internecie, ile twoja ewangelizacja ma lajków, to nie jest dobre. To jest moment, z którego trzeba spokutować. Z takich rzeczy trzeba pokutować. Dlatego jeszcze raz mówię, obejrzyjcie sobie to nauczanie na temat 7 morderców. Wiecie, że ja się dałam przygotować.
i w ogóle i służę Wam swoim życiem, swoją wolnością i swoim przygotowaniem. To jest bardzo ważne. Przede wszystkim każdego lidera, każdego usługującego obowiązuje serce sługi, gdyż Jezus powiedział, kto chce być wielki między Wami, kto chce być pierwszy między Wami, niech się stanie sługą wszystkich. Sługa. Wpiszcie sobie w ogóle w internecie słowo sługa. Lokaj. Kamerdyner. Tam się wyświetlają takie synonimy, wiecie. Ja pamiętam, jak my się nawróciliśmy. Pierwszy się nawróciła, Artur, druga nawróciłam się ja. No i jest taka sytuacja, że już wiemy, że będziemy prowadzić Kościół. Chcemy prowadzić Kościół. Ja może na początku jeszcze nie do końca, Artur przekonany, ale generalnie ufam Bogu i ufam mojemu mężowi. I wiecie w ogóle, co przede wszystkim przyniósł do nas Bóg? Pierwszą rzecz. My mamy objawienie Kościoła, chcemy prowadzić Kościół i pierwsza rzecz, która przychodzi do nas, to jest ośrodek dla bezdomnych. I ja teraz, jak tak się przyglądam temu wszystkiemu, to śmiem powiedzieć, że każdy, kto próbuje swoją służbę zbudować od dachu, no niestety nie zbudujesz tej służby od dachu. Czemu? To jest niebezpieczne dla ciebie i dla ludzi, którym będziesz usługiwał. Musimy przejść pewną drogę przygotowania. Musimy przejść pewną drogę przygotowania. I wiecie, to naprawdę nie było łatwe prowadzić Kościół w ośrodku dla bezdomnych. My wielokrotnie, jak z mamą żeśmy wracały, to ja mówię, Boże, czy my się nie zniżamy do pułapu tych ludzi bezdomnych. Rozumiecie? W ogóle przywieźć papier toaletowy, przywieźć to... Wiecie, człowiek patrzy, czy nie zniża się do tego pułapu. My cały czas podnosiliśmy standard poznania prawdy, mówiliśmy, jaki jest Jezus, tak? Co mówi Słowo, czego powinni oczekiwać, o co powinni się modlić, o co powinni wierzyć. Ale jak przyjeżdżaliśmy, to niestety oglądaliśmy stan zupełnie inny. Oglądaliśmy ludzi, którym tak naprawdę ciężko było pójść do pracy. Ale w tym miejscu uczyliśmy się służyć człowiekowi, jakiemu, takiemu, jakiego Bóg w ogóle postawił na naszej drodze. Bóg, ja tak, kiedyś tak mówię, Boże, na tyle nam zaufałeś. Zaufałeś nam na tyle, że pierwszą służbę, jaką nam powierzyłeś, to była służba w ośrodku dla bezdomnych. I ja, wiecie, to nie o to chodzi, żeby teraz wejść w jakieś takie działactwo i wpaść w taki rów, to teraz ja sobie poszukam ośrodka dla bezdomnych. To w ogóle nie o to chodzi. Bo to w ogóle nie o to chodzi. I ja również nie mówię o tym, żebyś teraz podjął taką decyzję, jak jesteś w tym kościele, że będziesz na przykład przez 2 tygodnie przyjeżdżał, czyścił kiberki, coś tam będziesz robił, aby odhaczyć jakiś temat. To w ogóle nie o to chodzi. To diabeł jest specem i królem odrodów. Rozumiecie? To trzeba zrozumieć w swoim sercu. Trzeba przyjść do Boga i powiedzieć, Jezu, chcę tak jak Ty. Twoje słowo mówi, że nie tak ma być między Wami. Że liderstwo, w ogóle to nie jest napisane, że kto chce być pierwszy między Wami, niech się stanie liderem. Kto chce być pierwszy między Wami, kto chce być wielki pośród Was, niech stanie się sługą wszystkich. I wiecie, ten temat nie może być tematem wyuczonym. Bo ja w ogóle uważam osobiście, że pewnych rzeczy nie jesteśmy się w stanie nauczyć. My nie jesteśmy się pewnych rzeczy w stanie nauczyć. W sensie, że zrobić sobie notatki, okej, mam to napisane w swoim zeszycie, odhaczam to jako załatwiony temat. Nie, ponieważ te rzeczy muszą zacząć się realizować w naszym życiu. To tak jak wiecie, jak mówiłam o tym pustym wyznaniu i wierzeniu sercem. I tak samo temat serca sługi, tak? To musi być nasze, prywatne, nasze, osobiste. Ja na samym początku mojego chodzenia z Bogiem, ja miałam jakąś... Dzisiaj to wiem, że to była iluzja. To była iluzja, co my w ogóle z Arturem zrobimy. Ja byłam tak święcie przekonana na tamten czas, że my w ogóle po takim życiu i z takim świadectwem uderzymy do wszystkich telewizyjnych kryminalistów. Wiecie, że my w ogóle zrobimy poruszenie, że my tutaj zbawimy pół Warszawy, pół Dolnego Śląska. Wiecie, ja w ogóle mówię z takim świadectwem i z Bogiem w sercu, w ogóle mówię, rozkręcimy taką służbę. A tu się w ogóle okazuje, że kiedy badamy temat serca sługi, tak, to ode mnie odpada jakaś iluzja, że ja do kryminalistów,
A dlaczego? A w naszym otoczeniu zaczynają się najpierw pojawiać ludzie bezdomni. Wiecie, i teraz, kiedy ja bym tej iluzji nie porzuciła, to mogłabym się nie zgodzić z tym, co przyszło do naszego życia. My przez 3,5 roku jeździliśmy co niedziela i w każdą, chyba w piątki mieliśmy spotkania modlitewne i w każdą niedzielę mieliśmy spotkania. I te spotkania były z ludzi, którzy brzydko pachnieli, brzydko byli ubrani. Naokoło mieliśmy taką salę mniejszą chyba jak ta. Śmieję się, jak nieraz często rozmawiamy, że na środku tutaj jest też nie za cudowny dywan, ale tam był taki z odzysku perski, z takimi frędzlami w ogóle, wiecie, i naokoło stały takie mega kolorowe kanapy i tam ci ludzie siedzieli, wiecie, twarze nieskażone myślą, a my do nich kazania pełne wiary, uwielbienie w ogóle, rozumiecie? Tak nam Bóg zaufał. Czemu? Bo ja w ogóle uważam, że za kogokolwiek ty się uważasz, tak? Do czegokolwiek cię Bóg powołał, to musisz zadać sobie to pytanie. Boże, z jakich powodów ja chcę służyć? Z jakich powodów ja chcę służyć? Czy właśnie chcę dlatego, żeby być zauważonym? Czy chcę wyjść na ulicę tylko i wyłącznie po to, żeby potem popatrzeć w tym internecie i zobaczyć, ile tam lajków jest? Albo teraz na przykład Artur udostępniał jakieś tam służby i ile tam pode mną jest napisane, to nie jest ważne. Ważne, aby to wszystko, co jest napisane, aby się realizowało w moim życiu. To jest ważne. Serce sługi. Wiecie, ja, dla mnie to jest bardzo duża odpowiedzialność. Moja służba, to co ja robię, to co ja przekazuję, ja jestem mega odpowiedzialnym człowiekiem. To jest naprawdę, wiecie, ja badam swoje serce. To są dla mnie bardzo odpowiedzialne rzeczy. Przede wszystkim do służby kwalifikuje nas serce sługi. Kiedy ja się decyduję, Boże, zrób ze mną to, co chcesz. Porzucam wszelkiego rodzaju mrzonkę, tak? I decyduję się służyć tam, gdzie Ty mnie poślesz. Decyduję się służyć tam, gdzie Ty mnie poślesz. I wiecie, często ludzie się na przykład pytają, a gdzie ja mam służyć? I to jest takie te Jezusowe pytanie, a co masz? A co w ogóle masz? Ja to cały czas mówię, pierwsze powołanie każdej kobiety to bycie żoną i matką. To jest pierwsze powołanie. Ja nie szukam czegoś więcej, ale najpierw realizuję się, tak, w tej konfiguracji. Żona i matka. Ponieważ jeśli ja na tym pułapie pokażę lewiznę, to co ja potem powiem ludziom? Co ja powiem ludziom? Jeśli ludzie przyjdą do mojego domu i powiedzą, słuchaj, skoro ty tak chowasz dzieci, skoro ty masz takie podejście do swojego męża, to ja w ogóle nie chcę żyć tak jak ty. To ja bez tego Jezusa w świecie lepiej sobie radzę. Lepiej mam. Lepiej się odnoszę do moich dzieci, lepiej się odnoszę do mojego męża. Rozumiecie? Serce sługi. Nie wymyślaj sobie służb. Wiecie, to jest w ogóle, diabeł jest specem od tego, żeby powymyślać sobie służby. A ja jestem fanem tego. Jak mnie powołał Bóg, to niech mnie również Bóg przedstawi w sercu ludzi. Skoro mnie powołałeś, to przedstaw mnie w sercu ludzi. Wiecie, jak powołał cię człowiek, to będziesz potrzebował ludzkiej reklamy. I również ludzką zapłatę dostaniesz na tej ziemi. Jak cię powołał Bóg, to On cię przedstawi w sercach ludzi. Rozumiesz? I gwarantuję tobie, że nie będziesz oczekiwał zapłaty na ziemi. Ja mam niewielką zapłatę. W ogóle bardzo dużo ludzi wylewa na mnie kubeł jakiś pomyj i w ogóle mówią, że Bóg mnie zasroma, że ja się w ogóle pomyliłam, że ja w ogóle powinnam się schować i nie mówić tego, to co mówię. A ja dalej będę robiła to, co robię. Ponieważ mnie powołał Bóg. Ja jestem przekonana. Ja nie potrzebuję zachęcenia, tak? I nie zniechęca mnie to, jak mnie ktoś krytykuje. Dlaczego? Bo powołał mnie Bóg. Dałam mu się przygotować. Zrozumiałam, co to znaczy serce sługi. I jeszcze raz powiem, posłuchajcie. Tak jak różne rzeczy diabeł powykrzywiał, tak również powykrzywiał liderstwo. Jeszcze raz mówię, w tym kościele nie działa ta forma funkcyjna. Rozumiecie? Że wiecie, jak na przykład dla nas jest mega niebezpiecznym tematem, dla mnie i dla Artura, jeśli pośród was buduje się coś takiego, że my się stajemy jakimiś idolami w
ogóle to jest bardzo niebezpieczne. Jedynym idolem dla Ciebie i dla mnie ma być Jezus Chrystus. Ja jestem fanem Jezusa i ja nie potrzebuję ludzkiego pochlebstwa. Rozumiecie? Ja w ogóle wolę, niech ktoś przyjdzie i powie mi prawdę w oczy, niż ma mi ktoś schlebiać. Rozumiecie? To jest niebezpieczne. Nie budujmy tego. Nie budujmy tego. Bo w ogóle Biblia mówi, że po miłości wzajemnej was poznają, ale nie po takim, wiecie, pochlebstwie. Że tutaj w ogóle, to co na przykład dzisiaj mówiła Julita i Michał, to jest w ogóle, ja jestem fanem tych rzeczy. Mówmy o sobie, to jest właśnie to. To znaczy, że kiedy ludzie mówią o sobie, to znaczy, że w praktyce poczucie bezpieczeństwa urosło tak, ludzie się czują tak pośród siebie bezpieczni, że mówią o sobie, że mówią o sobie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Co masz, Boże? Gdzie ma się realizować moja pierwsza służba? Jeśli jesteś żoną i matką, to pierwsze twoje powołanie, to Derek Prince, klasyk, powiedział. Jesteś żoną i jesteś mamą, to jesteś powołana. To jesteś powołana. I teraz ja w ogóle nie wierzę, że jeśli nie ma zrealizowania tego pierwszego, że zrealizuje się drugie. Nie wierzę w to. I powiem tak, możesz zacząć robić różne rzeczy, ale to będzie krzywe. To będą krzywe rzeczy. Bóg jest fanem człowieka. Ja kiedyś jak przeczytałam to słowo, że niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bo stroższą karę poniosą, to ja w ogóle mówię, Boże, ja w ogóle sercem to rozumiem. Ja nie rozumiem tego wersetu rozumem, tylko ja rozumiem ten werset sercem. Tak wielu ludzi się pcha do tego, żeby nauczać. Dlaczego? Czy jesteś powołany przez Boga, żeby nauczać? Stąd na przykład jest tyle bałaganu w polskim kościele, ponieważ ludzie, którzy mają wykrzywiony obraz Boga, ludzie, którzy nie dali, aby w ogóle temat liderstwa został w nich sprostowany, są fałszywymi prorokami, fałszywymi ewangelistami, fałszywymi nauczycielami i prorokami. Rozumiecie? Są jakieś samozwańcze służby apostolskie. Czemu? Ponieważ ludzie są pokrzywieni w swoich duszach. Ponieważ w ogóle, właśnie ten temat, serce sługi. I teraz tak, czy ja mam objawienie do wszystkich rzeczy, które robię w kościele? Nie. Nie do wszystkich. Ja nie mam do wszystkiego objawienia. Ja mam objawienie na przykład do prowadzenia uwielbienia i do tego, żeby głosić. Mam do tego objawienie. Ale do różnych rzeczy nie mam objawienia. Czy sprzątam kible? Jest. Kiedyś nawet weszłam do ubikacji, okazuje się, że chce mi się kupę, a tam już pływa kupa. I niestety ta kupa jest niespuszczona. No i niestety również spłuczka nie pociąga tej kupy do środka. Wiecie, co musiałam zrobić? Obwinęłam sobie rękę papierem toaletowym, wyciągnęłam tego gluta, jakkolwiek to nazwał, wywaliłam go do kosza, umyłam ręce, w ogóle mówię, nikomu nie powiem, bo mi nikt ręki nie powie. Dzisiaj wam to mówię, to miało miejsce ze 2 miesiące temu. Wyciągnęłam ową kupę z sedesu, wrzuciłam ją do kosza i zrobiłam swoją kupę, tak? Która się spuściła. Czy ja mam objawienie do tych rzeczy? Nie, czemu to robię? Bo jestem odpowiedzialna. Bo jestem odpowiedzialna. Mam serce sługi. Przyszłam kiedyś do Boga z tematem mojego serca. Mówię, Boże, ja chcę tu. Ja nie chcę tu rozumieć, ja chcę czuć w moim sercu, że to, co ja robię, tak, to ma w ogóle sens. Ja nie chcę w ogóle mieć codziennie jakichś takich, kiedyś taki pewien pastor powiedział do swojej matki, się skarżył, mamo, nie jadę do kościoła, bo mnie tam nikt nie lubi. Matka mówi, spokój się, pastorem jesteś. Wsiadaj do samochodu, jedziemy do kościoła. Rozumiecie? Tak to jest proza życia. Proza życia. Serce sługi. Teraz zobaczcie, od kogo w ogóle wziąć przykład? Z kogo wziąć przykład? Tylko i wyłącznie z Jezusa! Z Jezusa! Nie upierał się przy tym, że jest Bogiem. Poszedł i wydał swoje życie. Tak? Jako okup za wielu. Za ciebie i za mnie. Człowiek niekoniecznie ci da dobry przykład. Zawsze znajdziemy jakiś mankament w człowieku, ale w Jezusie nie znajdziesz żadnego mankamentu. Jako człowiek powołany, jako człowiek służby, badaj życie Jezusa. Patrz, jak służył Jezus. Rozumiecie? Jesteśmy w mega odpowiedzialnym miejscu. Bardzo. Dla mnie bardzo. Mnie to stawia do pionu. Nikogo nad sobą nie mamy.
Nie mamy żadnego papieża, nie mamy żadnego biskupa. Rozumiecie? Chodzi o to, że uczymy się. My się sami uczymy. I teraz jeśli my w sercach naszych nie zrozumiemy tego, że kto chce być wielki między wami, kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Pamiętam, jak kiedyś Artur na początku w tym kościele, w tym ośrodku dla bezdomnych pojechał z kierownikiem na jakąś tam usługę i tak dalej. No i trzeba było pojechać na spotkanie i poprowadzić owo spotkanie. Nie mieliśmy jeszcze samochodu, dlatego że wyzerowaliśmy swoje życie. Kiedyś też wam powiem o wyzerowaniu swojego życia, aby również prosto rosnąć. Więc nie mieliśmy auta, ja nie miałam jeszcze prawa jazdy, nie było nas stać i tak dalej. Więc taki człowiek stamtąd zaproponował, że przyjedzie po mnie skuterem. Dobrze, ale na owy czas był tylko jeden kask. I to był październik, była brzydka pogoda, siąpił deszcz, w ogóle było zimno. I ten owy człowiek przyjechał po mnie z tym kaskiem. No i oczywiście klasyka, mężczyzna mówi, słuchaj, no w kasku niestety będę siedział ja. Dobrze. Siedź, mówię, w kasku, ty, mówię, czyli ja jadę bez kasku, tak? Tak, ty jedziesz bez kasku. Posłuchajcie, z Nasielska do Szczypiorna, ile jest 18 kilometrów? 18 kilometrów, minęły nas 3 tiry. Ochlapały mnie te tiry, włosy miałam takie. Nie pomyślałam, żeby się umalować. Byłam umalowana, pióra miałam takie. Pierwszy raz w ogóle chyba jechałam na motorze. Ja nie miałam, bo w ogóle mi się wydawało, że ja muszę razem z nim hamować. Buty takie miałam, takie bodki. I jak on brał zakręt, to ja tarłam butę tak. Bo mi się wydawało, że ja muszę zahamować. Jak dojechałam pod ten ośrodek, byłam zmarznięta, byłam w takim, on mówi zejść. Ja mówię, daj mi chwilę pomyśleć, ja nie jestem w stanie zejść. Rozumiecie? Buta miałam rozwalonego. Źle mi było w środku, mówię, wyglądam jak ostatni debil, pióra mam takie, jestem rozmazana. W ogóle mówię, a oni w ogóle uważają, że ja przyjąłem słowo od Pana. A ja w ogóle się czuję tak, chce mi się żygać. W sercu wyglinam jego, mówię, pojechał, zawinął się, mnie tu zostawił z tą ekipą. Mówię, człowieku, jestem sama, oni wiecie, siedzą tak, focha mają. Mówię, ja tu ich nie poruszę, mówię, Boże. Rozumiecie? I badałam swoje serce. I Bóg do mnie mówi, czego chcesz? Przyszedłem do chorych. Gotowa jesteś, żeby służyć chorym? Czy jesteś gotowa, żeby służyć chorym? W tym również kościele mieliśmy człowieka, który pochorował się na nowotwór. I mieliśmy święto kościelne. Była Wielkanoc, tam siedzi taki gość, który przyprowadził człowieka, który był chory na raka. Miał taką potworną tutaj dziurę w poliku. Przyprowadził go, żeby zjadł z nami obiad. I siedział naprzeciwko mnie, naprzeciwko Artura. I wiecie, wszyscy uciekli, dlatego że jemu się wydobywała z twarzy pewna wydzielina, która kapała na talerzyk. Ja w ogóle, siedząc w tej sytuacji, badałam swoje serce. Mówię, Boże, mieszkasz we mnie, chodzę z Tobą, jestem Tobie posłuszna. Dlaczego jestem w tej sytuacji? Dlaczego znalazłam się w tej sytuacji? Że siedzi człowiek. Na początku myślałam, że Norbert to zrobił specjalnie. Nie, specjalnie to zrobił. Przyprowadził go i jemu cieknie z tej twarzy na talerz. Rozumiecie? I Duch Święty do mnie mówi, jeśli nie nauczysz się mieć serca sługi, to będziesz wymyślała sobie służby. To będziesz sobie wymyślała, komu masz służyć. Będziesz chciała służyć tylko ładnym, tylko bogatym, tylko dobrze ubranym, tylko dobrze wyglądającym. A ja przyszedłem do chorych i nie ma to znaczenia, czy to jest chora dusza, czy to jest chore ciało. Wiecie, chore ciało jest widoczne, chora dusza niekoniecznie. Tak samo jak grzech jawny jest widoczny w postaci picia alkoholu i palenia papierosów. Ale niestety, kiedy ktoś komuś tyłek obrabia, dopóki ktoś nie przyjdzie i ci tego nie powie, nie widzisz tego. A to jest również grzech, to jest również choroba, jakaś chora przypadłość duszy. I teraz jest pytanie, Boże, i to wiecie, gdyby, tylko nie szukaj tych rzeczy, jak gdyby nie realizuj tych rzeczy w ciele, bo to w ogóle nie o to chodzi, żeby zacząć teraz sobie pewne rzeczy wymyślać. Bo ja teraz pokażę, że mam serce sługi, od przyszłej niedzieli, jestem pierwszy w kościele, wszyscy tu mnie będą widzieć, wszystkie rogi poodkurzam. To nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi, bo to się nazywa działactwo. To jest pierwsza odpowiedź diabła na odrzucenie.
Kiedy widzisz, że wpadłeś w działactwo, to chcę ci powiedzieć, że to jest pierwsza odpowiedź diabła na odrzucenie. Ludzie myślą, że ducha odrzucenia wypędza się i on wyszedł i nic po sobie nie pozostawił. On wyszedł, ale pozostawił po sobie potworne rany. Rany po sobie pozostawił. Ja kilkanaście lat więcej chodziłam z duchem lęku. I wiecie, kiedy przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, On ode mnie odszedł. Tak jak czułam jako dziecko, jak we mnie wszedł, tak jak przyjęłam Jezusa jako Pana i Zbawiciela, również czułam, że to coś, co mnie ciążyło tyle lat, opuściło moje ciało, ale ono mnie poraniło tak, że moje zachowania, rozumiecie, były lękowe. Moje zachowania były lękowe. Kiedyś rozmawiałam z takim człowiekiem, który jest właśnie w związku małżeńskim i mówi, jak ja mam służyć w ogóle w swoim domu? Ja mówię, służ swojej żonie. Ale czym? Ja mówię, nie wiem, kochaj się z nią. Ale wiesz, ja byłem, kilkanaście lat siedziałem w ogóle w pornografii. I coś ci chcę powiedzieć, jeśli siedziałeś w pornografii, to wiecie w ogóle, co to też jest. To jest w ogóle duch egoizmu, ponieważ to jest duch samozadowolenia. My mieliśmy potem problem w kontakcie w ogóle, wiecie, jak gdyby takim w ogóle w kontakcie bliskim. Kiedy zdecydowałeś się na życie w małżeństwie, to nie ma już, że żyjesz tylko ty sam, bo ja swoje emocje mam dla siebie. Nie. Ty się zdecydowałeś, aby dzielić swoje życie z drugą osobą. Nie zamykaj się już w pokoju. Kiedy miałeś do czynienia z pornografią, to teraz pogoniłeś ducha pornografii. Okej, nie zaglądasz na strony pornograficzne, ale trzeba iść dalej. Trzeba pogonić, tak, ducha samozadowolenia i ducha egoizmu. Wiecie, to między innymi duch związany z pornografią zostawia takie ślady. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia pogonienia ducha pornografii? Nie, ponieważ on po sobie pozostawiał ślady. I wracając do tematu liderstwa, jeśli, wiecie, ja jestem również fanem tego, że zerujemy swoje życie. W Kościele nie działają świeckie przywileje. Nie ma znaczenia, kto tutaj jest, żeby tu przyszedł sam prezydent i powie, słuchaj, jestem szalonym perkusistą. Chcę grać. Dobrze. Bierzemy to pod uwagę, najpierw fundamenty wiary i żebyś nie zwariował, to grupę do Michała Kornola i do Julicy. Rozumiesz? Ale to nie jest tak, że od razu gość w postaci prezydenta przyjdzie i będzie grał. Trzeba gościa nauczyć. Posłuchaj. My tu jesteśmy taką wspólnotą, że wszyscy żeśmy doszli do wyzerowania przez krew. Krew Jezusa wyzerowała wszystkie przywileje. Wiesz? Troszeczkę inaczej się tutaj rozpoznajemy. W świecie się ludzie rozpoznają inaczej, a w Kościele się rozpoznajemy inaczej. Serce sługi. Badaj ten temat. Jeszcze raz mówię, nie wejdź w działactwo. To w ogóle nie o to chodzi. Jeśli masz w sobie coś takiego, że już się w tobie rysuje, dobrze, teraz w środę przyjdę, będę pierwszy, wszyscy mnie zauważą. Posprzątam 14, posprzątam 11, wszyscy to zauważą. To w ogóle nie o to chodzi. Albo będę pierwszy dzisiaj, który posprząta po tym weselu. Również nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby robić rzeczy na siłę. My potrzebujemy objawienia. Powiedziałam wam kiedyś. Objawienie zmienia postawę. Czyją? Najpierw nosiciela objawienia. Więc jeśli ty będziesz miał objawienie serca sługi, tak? Podejmuję decyzję. Boże, chcę mieć serce sługi. Skoro mnie powołałeś, tak, to chcę być wyposażony tak jak ty. Chcę mieć serce sługi. Nie chcę wymyślać sobie służb. Nie chcę tego robić. Wiecie, to tak jak wsparcie. Leonidas był królem ludzi wolnych. I Jezus jest królem ludzi wolnych. Diabeł chce, abyśmy nigdy nie powyłazili ze starych ról, ze starych projekcji, z różnych warowni, żebyśmy się nie uwolnili od różnych demonów, tak? Żebyśmy nigdy nie zobaczyli, jaka jest prawdziwa wolność. A ja w ogóle kocham Jezusa, ponieważ On w żadnym temacie w moim życiu mnie nie nacisnął. W niczym mnie nie nacisnął. Wiecie, w ogóle moim królem jest król ludzi wolnych. Ja z miejsca wolności zdecydowałam się, aby być sługą. Jestem Twoim sługą.
Jestem sługą Chrystusa, jestem Twoim sługą i jestem sługą rzeczy objawionych, które Jezus mi osobiście objawił. To jest moje pierwsze powołanie. Rozumiecie? Szukaj w sobie serca sługi. I to nie, to w ogóle, bo ludzie to mówią, no wiesz, ale ja nie jestem żadnym liderem. Ja mówię, ale to w ogóle, to nie trzeba być żadnym liderem. To tak zostało nazwane, ponieważ człowiek, który gdzieś idzie jako pierwszy, w ogóle trzeba by było jakoś nazwać. A rozumiecie? Ja nie mam fazy, ani jakiejś fobii, żeby mnie ktoś jakoś nazywał. Ja mówię, mam na imię Agata. Często ktoś pisze do mnie SMS-a i się podpisuje pastor. Ja w ogóle mówię, ja się nazywam po prostu Agata Cerońska. Dzisiaj się z kimś tam witałam i mówię, szufla. Ktoś może pomyślał, że mam na nazwisko szufla. Mówię, Agata, szufla. Człowiek się też przedstawił od razu. Ja mówię, cześć. Szufla jest. Rozumiecie? Kiedy będziesz miał objawienie, kiedy dasz Bogu w ogóle, żeby poruszył w tobie tą sferę serca sługi, to w ogóle zobaczysz, o ile jest łatwiej. Nie będziesz się spinał, nie będziesz się domagał tego, żeby cię szanowali ludzie. Wiecie, ja się nie domagam tego, żeby mnie szanowali ludzie. Jezus się tego nie domagał. Rozumiecie? Dał się po prostu poprowadzić na krzyż. Nie domagam się tego. Życzę Ci z całego serca, jako wolny człowiek, żebyś miał serce sługi. To bardzo ważne. Tylko jeszcze raz mówię, nie szukaj tego w jakiś taki, wiecie, cielesny sposób, tak? Bo jeśli zobaczysz, że masz tę przypadłość, to znaczy, że chcesz po prostu, aby człowiek Cię zauważył. To tak się nazywa, to się nie nazywa inaczej. Po prostu chcesz, żeby drugi człowiek Cię zauważył. Ktoś ostatnio przyszedł do mnie i mówi, że tam sobie nie radzi z pewną chorobą i tak dalej. Ja nie potępiam ludzi chorych. Jeśli nie umiesz przyjąć objawienia, jak gdyby nie umiesz przyjąć uzdrowienia z krzyża, to w ogóle ja nie potępiam Ciebie. To nie ma tutaj u nas w Kościele, wiecie, że w ogóle, że Ty się czujesz źle z powodu takiego czy innego, że jeszcze nie dotknąłeś pewnych rzeczy. Ja też mam jeszcze elementy w moim życiu, których jeszcze wiarą nie dotknęłam. I nie spinam się. Idę w ogóle, wiecie, jakby buduję moją wiarę, mam osobistą relację z Bogiem, tak? Studiuję życie Jezusa i w ogóle, wiecie, skoro Jezus dał się przygotować, tak? No to jakże inna droga przed nami? W ogóle jest napisane, że tak jak poznałeś Chrystusa, tak w Nim chodź. A ja powiem więcej, tak Go również głoś. Tak jak poznałeś Jezusa, tak w Nim chodź. I tak Go głoś. Jezus do mnie przyszedł z prawdą. On przyszedł do mnie jako prawda. Rozumiecie? Więc nie mogę mówić inaczej, ponieważ Jezus przyszedł do mnie jako prawda. Zgodziłam się z Bogiem, aby mieć serce sługi. Stąd, kiedy pojawia się w moim życiu jakiś kryzys lub służba w kryzysie, lub niekoniecznie jakieś dobre miejsce, w którym śpię, wiecie, lub nie tak, jakby gdzieś moja dusza jeszcze w jakichś elementach nieprzemieniona, to ja nie mam pretensji. Dlaczego? Dlatego, że zgodziłam się na serce sługi. To jest bardzo ważne. Zostawiam Was z tym tematem. Nie chcę się ani o to modlić, bo to, wiecie, pewnych rzeczy ani nie wymodlimy, ani ich nie przekażemy przez nałożenie rąk. Pewne rzeczy są do osobistego odebrania od Boga. Do takiego, wiecie, szczerego przyjścia i w ogóle powiedzenia, Boże, w ogóle czuję, że wywindował moje życie człowiek. Za grom nie wiem, o co w tym chrześcijaństwie chodzi. W ogóle przychodzę do Ciebie w prostocie mojego serca. Naucz mnie, co to w ogóle znaczy być sługą. Co to znaczy mieć serce sługi. I coś Ci powiem. Serce sługi nie zabije w Tobie liderstwa. Ale świeckie, wykrzywione liderstwo zabije serce sługi. Amen. Amen. Oto działa. Chciałem dodać tylko też jeszcze, żebyście pamiętali, bo o tym, że służąc, a wielu z Was jest tutaj służba w Kościele, żebyście nie dali się po prostu zagonić tym służbom.
uczcie się odpoczywać. Nie myślcie, że musisz się do czegoś dociągnąć, do jakiegoś standardu. Nie ma czegoś takiego. Serce sługi to jest serce sługi. To nie ma standardu, że do czegoś musimy dociągnąć, musimy coś osiągnąć. My nie jesteśmy ani komunistami, ani świadkami Jehowy, żebyśmy musieli jakiś plan wykonać. My tu nie wykonujemy żadnych planów, rozumiecie? Żadnych planów. Nie wykonujemy planów żadnych. Po prostu. Jesteśmy otwarci, służymy, bo tylko to umiemy. No co my umiemy innego robić, tak? Służymy Bogu, bo Go kochamy, ale to nie może nas w jakikolwiek sposób zniszczyć. Ja nieraz mówiłem, jest trudniejszy okres jakiś. W ogóle wyhamuj. Wyluzuj. Rozumiecie, to jest bardzo ważna sprawa. Się świat nie zawali.